czuję się oszukany. Ale jest oczywiście pizza, są steki. Ogólnie dobre tu jest jedzenie. Troszkę drogo, ale ogólnie jest bardzo dobre jedzenie. Pina colada, Mai Tai i teraz biorę Sex on the no, Beach. No właśnie, ty już pijesz Sex on the Beach, Mai Tai, pina colada, o Jezus Maria, my mojito. Patrz, ale wypiliśmy wszystkie drinki, które są akurat na tej ścianie. Jezu, jakiś Żyd. Ja myślałem, że to Hindus, a to Żyd. Ta zupa jest tak dobra, ten ryż jest tak dobry. Jak jesteście w takich miejscach i powiedzicie, że medium spicy, to nie ufajcie im, bo dają wam mnóstwo spicy. No. W takich restauracjach medium spicy oznacza spicy. No, dokładnie. Nawet tego gryźć. Ja nawet nie próbuję tego gryźć. Ej, taki to pożyje. Ej, taki to pożyje. Ale śniadanie. Skąd masz takie śniadanie? Mogę tylko ten sosik spróbować? Nie, no, gdzieś tam tylko masz. Ten sosik. Jezu, ty nagrywasz, tu twoje skarpeciory są. Jezu, skarpeciory są świeżo wyprane, się suszą. Ale masz śniadanko. Tam zostawiłaś mi też coś? Jezu, to wiem. O, to idę sprawdzić, gdzie jest. O, ale to wygląda. Gotowa? Przygotowania na kraby. Przygotowania na kraby. Co? Dzisiaj będzie odcinek o łapaniu kraba. O, dzisiaj będzie odcinek o łapaniu krabów. Co tutaj masz? Mamy wiaderko i ja pomyślałam nawet i wzięłam kubeczki z wody. Bo jak tu będą kraby, to żeby napełnić to wodą, to żeby po prostu nie wyszły kraby z wiaderka, to żebyśmy mieli jak napełnić. No właśnie, czyli takim mniejszym dodatkowym drugim, dobra. I żeby nie łapać krabów rękami, to mamy łopatkę. Dorosłą. Nie mam swojej, ale jest dorosłą chociaż. Dorka, masz wszystko? O, wodę ty wzięłaś, no to ja wziąłem też. No to nie, no to... Nie, to, dobra, to tyle mam wystarczy. To, no to właśnie, to weźmy tylko tą. Klucze mamy, pieniądze jakieś mamy. Coś jeszcze potrzebujemy? A, ty wzięłaś to, super. Jakiś ręcznik jeden? Czy nie potrzebujemy? Ja będę. No to będzie, tam są. Bo będziemy łapać kraby w wodzie, żeby nie ma, bo właśnie. Ale jeden nam wystarczy. No dobra. Jeden nam wystarczy ręcznik. Podjechaliśmy sobie samochodem tutaj, tak o. Zaparkowali. No i idziemy. Chyba spoko miejsce. Znaczy, chodzi o to, że chyba nie trzeba nic płacić. Chyba nikt nam, policja nie zablokuje samochodu. Chyba wszystko okej. No i sobie tutaj już mamy plażę na końcu tej ulicy, czyli za jakieś tam niecałe 200 metrów. No i fajnie. Emma, ale jesteś opalona. Fajnie wyglądasz. No ale jesteś opalona już, ci powiem. Idziemy łapać kroby. Jedne były takie lepsze, a drugie takie... O, otwieracz. O, otwieracz. Pomarańczowy czy fioletowy? Fioletowy, fioletowy. Fioletowy otwieracz, kadzidełka po lodzie. Mam loda z minionkami. Lubię bajkę minionki. Możemy iść na plażę. No, fale są duże. Nie wiem skąd te fale, bo nigdy tutaj takich wielkich fal nie było, ale tym razem są właśnie. Od paru dni już są takie duże. Ale co najlepsze tutaj, co widzę przed sobą, to statek, ogromny statek, którym pływaliśmy rok temu. To znaczy akurat nie dokładnie tym, ale takim jak ten, tylko my pływaliśmy grandiozą. Startowaliśmy z Włoch, płynęliśmy na Maltę, no, przez kilka krajów. A chciałem tylko powiedzieć to, że widzę pierwszy raz tutaj statek od, kurczę, wielkiej, groźnej bardzo pandemii, która była w 2020 roku. I jak wtedy przestały pływać statki, tak do tej pory nie było ani razu tutaj żadnego statku, ani jeszcze na wiosnę. No wcale, no kurczę, dopiero w końcu się pojawił, czyli super. Można wybrać się na taki stateczek i pływać sobie tutaj po Tajlandii, między innymi na przykład właśnie na Phuket. I zatrzymujesz się w porcie, wsiadasz na małą łódkę, płyniesz sobie na plażę i zwiedzasz sobie Patong, kąpiesz się tutaj w morzu, na plaży, kurczę, jesz co tylko chcesz w restauracjach. Mega opcja taki statek. Bardzo się cieszę, że w końcu zaczęły tutaj pływać. A Emi chodzi z tą swoją chochlą dorosłą i szuka krabów, co nie ma? Tu w ogóle żadnych nie widać. Nie widać żadnych krabów? Nie. Ja pierniczę. Nie, ani jednego kraba, to czekaj, zaraz ci pomogę, już idę odstawić telefon, to ci pomogę szukać tych krabów. Zabiera cię prąd? No. No, zabiera grunt pod nogami. No i właśnie, no jesteśmy na Patong Beach. Jesteśmy na Patong Beach i jest bardzo fajnie. Bardzo dużo ludzi, ale serio, jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Fajna plaża, super morze, a te dzisiejsze fale też są mega. Norka, a ty też idziesz szukać krabów? Co? Idziesz szukać krabów? Nie, no, zostanę tu. Nie.
ma żadnego krawa. Zaraz coś znajdziemy. Chowam telefon i idziemy. Akcja poszukiwania krabów no, zakończyła się na razie fiaskiem. Nie mamy krabów, ale na falach wybawiliśmy się pierwsza klasa. Naprawdę, fale dzisiaj były mega, naprawdę. Zabawa, jeszcze raz powtórzę, pierwsza klasa. Co, że się tu znalazły? Rybę. Jaką rybę? Taką. Ja, skąd taka ryba? A gdzie kraby? Emma? Nie ma. Nie ma krabów? Nie. To gdzie są kraby? Nie wiem, ale ja. Znalazłyśmy taką na lądzie leżała. Ja cię, to czemu ona zdechnięta na lądzie leżała? Krabów nie ma, ale rybę znalazła, no to chociaż ty. Nie ma tych krabów. Nie udało się polowanie. Chyba tak, chyba jeszcze wieczorem będziemy szukać. Ja pierniczę, puste wiaderko. I ta chochla. Ta chochla będzie emiten. Ta chochla będzie historyczna, powiem ci. Chochla na... Jeszcze nikt w życiu chyba nie poszedł z chochlą na plażę i nie łapał krabów chochlą. Patrzcie na to, czemu ten pan jeździ motorem po plaży? Co on tam wozi w ogóle? Benzynę. A, może właśnie, może benzynę do skuteru, no. Się w ogóle do śmierci. Taka ciekawostka, jakby się chciało zrobić psikusa tutaj w Tajlandii narodowi ruskiemu, to wystarczy głupio się zachowywać. Głupio się, bardzo się głupio zachowywać, bo wszyscy i tak myślą, że my jesteśmy Ruscy, więc będzie na ruskich. Taki tip. Dzisiaj Emma przejęła kamerę. Dzisiaj my pokażemy, co tutaj mamy, bo kupiliśmy taki owoc. Pokazujesz? Patrz na, pokaż na mnie teraz na razie. Kupiliśmy taki owoc, który ja widziałam pierwszy raz i go wzięłam. I jeszcze nie wiem, jak się nazywa i co to w ogóle jest, jak smakuje, ale wygląda tak o. Trochę jak melon. Trochę taki, jak nie wiem, jak jakaś rzepa. Patrz, Mati, co my widziałam. Co to jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dziwne. Teraz przekroimy i zobaczymy, co to będzie. Uwaga. To jest twarde, nie wiem, czy tam radę to przykroić. Ja też nie wiem, czy da radę to przykroić. Nie, jakoś idzie. Idzie? Idzie? A, to jest chyba, wiem co to jest. Znaczy nie wiem, jak się nazywa, ale to nieraz gdzieś było pokrojone w owocach, pamiętasz? No, tak pachnie. To jest, to myśmy nie mówili na to jakoś, żeśmy na to nie mówili? Nie wiem. Wygląda od środka trochę jak dynia. No. Jak wygląda? A smakuje? Jak? Dobrze, zaskakująco dobrze. Ale czym smakuje? Nie wiem, co to powiedzieć, co to jest. Trochę jak gruszka. No trochę jak gruszka, no. Ale ja gruszki nie lubię, więc chyba nie będę jadła. Ale słodsze niż gruszka, znaczy jak taka dobra, dojrzała gruszka. No takie dobre też. No? Tylko nie wiem, co to jest. Nie no, ale naprawdę dobre. Takie na takim patyku, ma takie pestki. Pestki ma takie, ale... Jak dynia, albo jak słonecznik. No, ale naprawdę, naprawdę smaczne. Słodkie takie. No, może Emma coś powie, jak to smakuje. Co powiesz o tym smaku? Trochę jak mango. Mango? No, tak jak gruszka z mango. I ale dobra. Dobra, ale ciepłe. Ale wszystko wszystkim, ale ananasy i tak najlepsze. Ale nie, naprawdę, tamten owoc był bardzo dobry, ale te ananasy... Są tak po prostu dobre. Takie dojrzałe. I passion fruity też. A ten passion fruit tak pachnie, że po prostu... Nie chcesz, nie? Co? Nie chcesz. No mogę spróbować, ale passion też jest bardzo dobry. Tylko ma twarde pestki. Mhm. I tak gorzej się go po prostu je. Mniej przyjemnie. Ale smak ma dobry. Ale zapach to pobija wszystko. Passion ma tak intensywny smak, że... zapach, że można nim normalnie perfumować mieszkanie. A tutaj naprawdę jest sałatka. No, tutaj jest dorki sałatka. Marakuja, papaja i jakiś ten owoc, który przed chwilą jedliśmy. No, i tutaj się kroją te małe ananaski. No te małe ananaski tutaj na patong są po prostu tak smaczne, tak soczyste, tak mięciutkie, tak dojrzałe. Nie ma nic lepszego. Pyszne. Kurde, te cykady w tych górach to po prostu tak napierdzielają, ale na szczęście one też mają tylko jakąś taką swoją porę, około właśnie takiej 18, tak jak teraz, przy zachodzie słońca. Chociaż tam gdzieś jak jeździliśmy skuterem, to i może w ciągu dnia też gdzieś tam piszczało. Ale tutaj w ciągu dnia tak nie piszczy koło domu, ale przychodzi jakaś ta pora, 17, 18 i piszczy, oj piszczy. Ale to normalnie aż dziwne, żeby takie małe robaczki potrafiły tak głośno piszczeć. No ale ich jest tutaj po prostu duża ilość.
jakiegoś. Ja kiedyś nakręcałem, jak byłem w Aonang, na krabi jak byliśmy, to nakręcałem takiego jednego właśnie piszczącego, to stałem obok niego i na listku go tam pokazywałem, znaczy na drzewie był, tak sobie siedział na drzewie, no to tak głośno to było, że jak tam stałem koło niego, to jakby normalnie chciało uszy rozsadzić. I śmieszne, bo to taki mały robaczek i tylko tak rusza tą swoją dupką czy czymś i tak piszczy, taki głośny dźwięk wydaje, że masakra. Co ta dorka robi? Nastrój. Tajski nastrój. Ja pierniczę. Aż tyle, 4 kadzidełka? Ale czadowe. To te zakupiliśmy dzisiaj. No właśnie. A właśnie miałam przetłumaczyć, jaki to jest załatwiany. Ale pachnie. Co? Zaraz powiem. Co to za zapach? Uwaga, tłumaczymy. Takie tłumaczenie. Tepanom. O kurde, co to znaczy? Ciężko wyczuć. Zapach otworów zrobionych z drobnego kadzidła. To nie za wiele, żeśmy się dowiedzieli. No ale pachnie ładnie. Depanon, coś to jest. Nie wiem. Ciekawe, czy to odstraszy komary albo jakieś coś latające. Co by na pewno odstraszy. Co by chciało wpaść przez otwarte okno i zaświecone światło? Tepanon lub tepanon, wymawiane coś tam, to tajski termin odnoszący się do przedstawienia na obrazach lub tradycyjnych tajskich wzorach dewaty wykonującej gest ręki Anjali Mudra. Termin ten jest również nazwą ruchów w Muay Thai i tradycyjnym tańcu tajskim. To chyba jakieś takie coś. Tak, to ten dym się rusza. Odnosi się również do anioła lub bóstwa, które jest opiekunem i opiekunem świątyni. Często są przedstawiani jako para, brat i siostra, klęcząc na boku, kolanach z rękami w pozycji wai, modląc się lub okazując szacunek. Tepanom po raz pierwszy przybył na ziemię, gdy Budda osiągnął oświecenie. Zostali obrońcami Buddy, a następnie strażnikami świątyń religijnych i artefaktów, takich jak zwoje. Definicja tepana powstała przez czytanie coś tam, coś tam. No ale samego zapachu to nie wyjaśnili. No nie wiem, co to. To jest po prostu takie chyba... Ten zapach po prostu jest przypisany Buddzie. Chyba. Czyli jakoś, jak chcesz oddać hołd, to chyba właśnie ten zapach dajesz czy coś. Znaczy dajesz. Może. Nie, tak zrozumiałam. Chyba coś masz mokrego na koszulce. No, z tego. Z morza. Z morza się spuściłam.